Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden, gamoń, wziął się za Twittera i teraz wentyluje te swoje polityczne frustracje. Pisze, że cena oleju napędowego spada, a ceny benzyny po prostu nie spadają tak szybko, jak powinny. No, Twitter nie kasuje prezydenta, bo Twitter wypromował prezydenta Bidena. No, ścigał Trumpa. No, tu nie ma dwóch zdań. Po listopadzie 2022 na pewno będzie jakaś komisja kongresowa. No, powinna być komisja kongresowa, to co te wszystkie firmy techniczne zrobiły z 80 milionami republikanów, konserwatystów i ich prezydentem, bo tyle czasu spędzili teraz na badanie 6 stycznia, tak? Ten 6 stycznia to niby rewolucja, jeden wielki cyrk. No i Biden wychodzi i mówi, że cena oleju spada, cena benzyny nie spada, no i coś jest tutaj podejrzanego, te wszystkie kompanie energetyczne, gazowe, benzynowe i ropne wypełniają sobie kieszenie pieniędzmi na koszt zwykłego obywatela, tak, Amerykanina. No i on taki obrońca ludu pracującego miast i wsi, pomyślałby ktoś. Ale to jest jak zwykle, nie ma pojęcia, o czym on mówi, tak? On ceny, no to każdy normalny rozumie, że ceny na stacji benzynowej, no to rosną dużo szybciej niż spadają. To każdy normalny rozumie, a nawet był Bank Federalny. Bank Federalny w 2014 roku był taki raport. No, sprowadza się to do bardzo prostych rzeczy. No i każdy normalny to rozumie. Kiedy jest jakaś cena taka stała, i cena oleju zaczyna wzrastać, no to na stacjach benzynowych od razu szybciej, no a kiedy jest jakaś cena stała i zaczyna spadać, no to cena na stacjach nie spada tak szybko. No ale to każdy, kto by miał stację benzynową, normalny człowiek, no to rozumie, że trzeba, że nie wiadomo ile będzie się płaciło za 2 tygodnie, jak przywiozą cysternę. I także to trzeba dzisiaj podnieść, bo już za 2 tygodnie będzie więcej, także nie ma tej proporcjonalności jakiejś, no bo ta cysterna, czy dwie cysterny, no to reprezentuje ciężkie pieniądze. W Ameryce jest 150 tysięcy stacji benzynowych. No i to wszystko należy do takich prywatnych właścicieli. To tam jest taka rodzinna z reguły własność. Tylko 5% należy do rafinerii. To kiedyś, no to dużo stacji należało do rafinerii, no ale kongres się za to wziął i że to w zasadzie było antykonkurencyjne. Także teraz należy do takich biznesów rodzinnych. No, z reguły te biznesy rodzinne, trzeba przyznać, że to nie są Amerykanie, to z reguły są Hindusi albo inni obcokrajowcy. No, fakt jest faktem, że pracują ciężko. W niektórych stanach też mają obsługę. W New Jersey czy w New Yorku to dopiero dzisiaj, no teraz w ostatnich miesiącach robią to, że nie ma przymusowego nalewania, także nie ma obsługi. Nie ma samoobsługi, jest obsługa i musi być ktoś, kto nalewa. No oczywiście cena za tą obsługę jest jeszcze większa, no ale z reguły to są stacje samoobsługowe. No i Biden narzeka na to, na te ceny. Te wszystkie indywidualne stacje benzynowe, prywatne stacje benzynowe, no to oni, tak jak powiedziałem, oni nie mają pojęcia, co to będzie, jak to będzie, a ceny spadły. Dlaczego spadła? No spadła dlatego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mniej więcej powiedziały, że
zaczną troszeczkę pompować, no ale mogą przestać pompować, tak? Tak samo troszeczkę spadły, bo Chiny pozamykały tam z tym COVID-em znowu chyba ze 100 milionów ludzi, no bo oni chcą mieć zero tych przypadków, no i na zero przypadków, no to 100 milionów pewne rejony zamykają, no to te globalne zapotrzebowanie też się zmieni. No może się nie zmieni, tak? No to może oni znowu się odkręci. To Zieleński powiedział, że są rozmowy pokojowe, no i rozmowy pokojowe mogą się zakończyć pokojem, mogą się nie zakończyć pokojem. No najgorsze w tym wszystkim, że jeżeli zakończy się pokojem, no to Zieleński już zadeklarował się, że Ukraina nie wejdzie do NATO, czyli to jest numer jeden tego, co Putin chciał, zanim nawet przekroczył granicę. Drugą sprawą, co najprawdopodobniej się zgodzi, no to że Krym podpisze Ukraina oficjalnie, że jest to ziemią rosyjską. Ten pas, ten Donieck i tak dalej, też Ukraina podpisze, że to jest rosyjska. No i będzie już po wojnie, także ta cena spadnie. Właściciele, tak jak wspominałem, 150 tysięcy prywatnych stacji benzynowych, 5% to są rafinerie, ale czy oni zarabiają takie ciężkie pieniądze? No tak dużo nie zarabiają, to jest ciekawe, że oni tam zarabiają 10-15 centów na każdym galonie, czyli tam prawie 4 litry, czyli 5 centów, powiedzmy 4-5 centów z litra zarabiają. Podatki stanowe, to tam są z galona, no to są około 15-20-25 centów. Podatki federalne, no to są 30-40 centów z tego. Tak, także te federalne to są 10%, stanowe są 7%, do tego jeszcze przecież jak ktoś obciąża kartę kredytową, no to też tam są spore pieniądze, także ten właściciel, no to jest na samym końcu tych ludzi, którzy mają z tego jakąś forsę, także ci mali przedsiębiorcy, no to nie wypełniają sobie kieszeni pieniędzmi, no tylko starają się przeżyć. No ale skąd Biden ma to wiedzieć, jak on już 55 lat jest w polityce, całe życie w sumie w polityce, jest utrzymywany z podatków ciężko pracujących ludzi, no a teraz jest pociągany za sznureczki nie wiadomo co. No rynek jest bardzo skomplikowany, każdy normalny to wie. No a teraz możliwe, trzeba by było pomyśleć, czy jest możliwe, żeby Biden wiedział, jak rynek działa. No a rynek działa w ten sposób, że węgiel teraz jest na szczycie. Cena za tonę metryczną, czyli te 1000 kilogramów. No to jest taki standard Newcastle, no to no pisze się Newcastle, czyli nowy zamek, no to jest w Anglii, no to jest na wybrzeżu miasta, no to jest taki angielski, też w Wielkiej Brytanii miejsce tak jak Śląsk, no tam jest po prostu te ruchy tektoniczne spowodowały to, że ten węgiel poszedł do góry, no ale to 90 dolarów było za tonę metryczną na początku 2021 roku, czyli tam 13 miesięcy, a teraz na początku marca podskoczyło to do 440 dolarów, no spadło trochę do 350. Te firmy takie energetyczne, no to tam akcje tych firm energetycznych, no to też podskoczyły 200-300-400%, także to są spore różnice. No te stare przyzwyczajenia, no to ciężko upadają. No te stare urządzenia też ciężko jest wyłączyć. No Unii Europejskiej udało się załatwić
Polskę z tymi kopalniami. Te kopalnie diabli wiedzą, do kogo należą. Te kopalnie diabli wiedzą, kto pozamykał. No ale teraz będą się otwierały. Szczególnie, że Rosja to eksportuje. W sumie jest trzecia. Trzecia jest największym eksporterem. Eksportuje 18% węgla, patrząc na energię właśnie. No, przeliczając, no to można powiedzieć, że eksportuje 18% energii węglowej na świecie. I na pierwszym miejscu, to jest dosyć dziwne, ale to jest Indonezja. Indonezja produkuje węgiel na lewo i na prawo. Australia jest na drugim miejscu, Rosja jest na trzecim miejscu. Węgiel jest odpowiedzialny w sumie za połowę gazów cieplarnianych. 40 państw podpisało te też wszystkie swoje zobowiązania. No, kto nie podpisał? No, nie podpisały Chiny, nie podpisały Indie, no i Ameryka mądrze podpisała. No, ale w Ameryce Clinton i cały Obama i Biden powiedzieli, że zabiją wszystkie te miejsca pracy górników, a proponowali, żeby górnicy przeszkolili się na to, żeby zostać fryzjerami. No, to zapotrzebowanie jest duże. To te wszystkie najgorsze jest to, że handel, wymiana handlowa, międzynarodowa wymiana handlowa jest teraz tak upolityczniona, że to wszystko nie ma już wolnego rynku dla zysku, tylko to wszystko jest robione przez polityków i przez politykierów. Europa mogłaby zmniejszyć te uzależnienie od ruskiej energii. No, przez powrót do generatorów, przez powrót do tych starych elektrowni, no, ale tak jak na Polskę zrobili napad na ten Bełchatów, Czesi, cała ta Unia Europejska, kilku zdrajców i zdrajczyń z polskiego Sejmu, którzy walczą z polskim przemysłem, no ale to można by było tą naftalinę wyjąć z tych generatorów, z tych elektrowni, powyjmować z tych wszystkich kopalni, no i zacząć mniej więcej kopać, no. Nie jest to takie też proste czy łatwe, dlatego że wszyscy ci środowiskowcy zaczynają uzależniać czy zmuszają banki, żeby banki nie dawały pieniędzy, żeby nie dawały pożyczek, żeby nie dawały tego kapitału. Także finansowanie nie jest takie proste. No ale to no, każdy normalny rozumie, że dopóki jakoś tak spokojnie nie będzie tego przejścia do tej zielonej energii, no a długo nie będzie, no bo jednak wszyscy obiecują ten wiatr i słońce, no ale to nie jest w tym problem. Problem jest w tym, że ilość energii w tonie węgla, no to jest bardzo ciężko złożyć tą energię, załadować energię ze słońca czy z powietrza w akumulatory, w baterie i tak dalej, bo wyprodukowanie tych akumulatorów, baterii, no to wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo energii, żeby wyprodukować ten składowanie, można powiedzieć. To nie jest takie proste. To jeszcze jakiś czas to zajmie. No oczywiście, że są tam najróżniejsze pomysły, przepompowywanie wody, tam grawitacja i tak dalej, no ale to wszystko kosztuje i trzeba po prostu czekać spokojnie na rozwój wypadków. Wszyscy ci górnicy, no to w zasadzie powinni jakoś w spokoju dopracować do swojego wieku emerytalnego te socjalne, społeczne eksperymenty, to co Clintonowa, Obama i Biden robili, to w Ameryce ten amerykański Śląsk, czyli te Apalachy, no, bo to są taki ciąg gór Apalachy, no to tam jest syf, kiła i mogiła. Pozamykali te
te kopalnie węgla. No i tam ci ludzie, no to zaczęli produkować amfetaminę, zaczęli produkować, hodować marihuanę, no alkoholizm jest nieprawdopodobny, bandytyzm, przestępczość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miało tragiczne, czy cały czas ma tragiczne skutki dla tego rejonu. No i to teraz jakieś nastąpi przemyślenie przez ten atak na Ukrainę, ta energia, mam nadzieję, że nawet tacy super zieloni po prostu ockną się, pukną się w głowę, dojdą do wniosku, że byli nienormalnymi, że pchali coś takiego. Czy Niemcy się opamiętają? No oni będą ciągle chcieli mieć te 40% tej energii z ruskich, ten Ribbentrop-Mołotow, no to zawsze będzie pomiędzy nimi. Polska będzie ciągle ofiarą tego, Ukraina jest ofiarą, mówią o tej trzeciej wojnie światowej, no ale to jest ta ropa, którą Niemcy po prostu muszą mieć i mają. No, Rosja dostaje kopa niezłego. Wszystkie te firmy, te McDonald'sy, Starbucksy, firmy kopalniane, produkujące, wycofują się. Ruscy też, normalni Ruscy też nie są w najlepszej sytuacji. No ale to chybaż powoduje opamiętanie się i otrzeźwienie, że jednak nienormalność tych lewaków doprowadziła do tego, do czego doprowadziła. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, bo honor ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy nie zamkną wam kompalni, jeżeli jesteście górnikami. Głosujcie na tych, którzy nie każą wam kupić samochodu elektrycznego, który kosztuje 1,5-2 razy więcej niż samochód benzynowy. Nie głosujcie na tych, którzy likwidują wasz 5- czy 10-letni samochód i musicie kupić nowy, bo on spala za dużo. No, wszyscy ci ideolodzy tej dobroci, no to oni kompletnie gdzie indziej żyją. Mają dobre pensje, z reguły z budżetówki. Z reguły żyją na koszt podatnika, także nie dajcie się przekabacić. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że zmienicie swoje podejście. No chyba, że żyjecie, że macie pozycję gdzieś tam państwową, jesteście z budżetówki, macie pensję, jesteście w stanie kupić samochód elektryczny i tak dalej, i tak dalej. No ale to znaczy, że głosujecie tylko za własną kieszenią, a nie głosujecie za społeczeństwem, bo tacy ludzie, ta budżetówka, to ona nie reprezentuje normalnych ludzi. Wszyscy ci ludzie z budżetówki, no to można powiedzieć 20%, to oni żyją na koszty całej reszty. Także proponowanie, że 80% ma robić to, co wy, czyli te 20%, no to nie jest uczciwe, nie jest w porządku, no i nie jest normalne. No to jest wasza, to jest tylko wasza prywatna możliwość i aktualna sytuacja w dniu dzisiejszym, no bo tak akurat się ustawiliście, jak się ustawiliście. Zdrowia dla normalnych.